Dziś na kanale o technologii bardzo poważne ogłoszenie. I kiedy nagrywaliśmy pierwszy film na ten kanał na początku roku, to mówiłem, że to jest najtrudniejszy film, jaki nagrywamy. To prawdopodobnie najtrudniejsze wideo, jakie kiedykolwiek nagraliśmy, a także jakie kiedykolwiek nagramy. To się nie zmieniło, dzisiaj jest chyba drugi najtrudniejszy, bo będziemy mówić troszeczkę o tym, co nam nie wyszło i jak chcemy to poprawić. Kochani, nie dajemy rady. Po prostu nie dajemy rady. Mamy tyle pracy, że się nie wyrabiamy na zakrętach. Bo jak wiecie, prowadzimy dwa kanały, czyli kanał o technologii, kanał o domu, ale mamy też z Dawidem firmę wideo. No i robimy też zewnętrzne zlecenia, których też pojawia się naprawdę dużo, które też musimy nagrywać, montować, których wy nie widzicie na naszym kanale. Być może spotkaliście je gdzieś w internecie, ale tych materiałów jest po prostu za dużo. Bo mieliśmy plan, żeby miesięcznie robić około 12 materiałów na kanał o technologii, mówię tutaj o zwykłych filmach, jakieś 4 do 8 na kanał o domu. Poza tym chcieliśmy też w ramówce mieć short, żebyście mieli codziennie co oglądać, ale żeby tych normalnych materiałów produktowych, felietonowych i tak dalej, żeby było ich około 20, ale niestety no nie wyrabialiśmy. Marcin tak by to powiedział, ja powiem, że daliśmy po prostu dupy, bo to się zdarza, ale mamy plan, jak z tego wyjść. I właśnie rozwiązaniem naszego problemu będzie trzecia osoba, równie niekompetentna jak my. Ale Marcin się zaczął. Tę osobę znamy od bardzo dawna. Ta osoba ma bardzo wiele zalet, ale nie jest jak ryba filet, bo ma też wady. A największą wadą tej osoby jest to, że jest ze Słupska, więc mieszka bardzo daleko od nas. Więc być może już się domyślacie, kto to jest, a jest to Łukasz Kotkowski. To jest redaktor naczelny Chip.pl i kondycja mediów w Polsce jest taka, że zamiast być redaktorem naczelnym jednego z największych mediów, idziesz do kanału 40 parę, może jak oglądacie to 50 parę tysięcy subów, żeby montować filmy i czasami na nich występować. No, tak jak chłopaki powiedzieli, jestem aktualnie redaktorem naczelnym serwisu Chip.pl, więc wiadomo, kto się nie rozwija, ten się zwija. A w mediach zrobiłem już wszystko, co mogłem zrobić, więc w ramach dalszego rozwoju osobistego postanowiłem porzucić jedno z największych mediów technologicznych w Polsce i przejść do podrzędnego kanału na YouTubie, żeby montować filmy. I Łukasz faktycznie zrobił wszystko, co w tych mediach mógł, czyli niewiele. I słuchajcie, być może Łukasza znacie, my znamy go naprawdę bardzo długo, bo razem pracowaliśmy jeszcze w poprzednim miejscu pracy, z którego wszyscy mamy flashbacki niczym z Wietnamu. Ponad 8 lat współpracowaliśmy sobie z Łukaszem. Łukasz też wspierał nas w budowaniu tego kanału, chociaż wy może tego nie widzieliście. No i zmienia się tak naprawdę to, że Łukasz na cały etat będzie mógł nam pomagać, będzie mógł montować, będzie mógł też z nami po prostu zarabiać pieniądze, bo na tym po prostu polega praca i nas to niezwykle cieszy, bo ja nie ukrywam, że zarówno ja, jak też Marcin mieliśmy mnóstwo roboty, zwłaszcza Marcin, bo cały montaż i nagrywanie po prostu spoczywało na nim, a teraz Łukasz go w naprawdę znacznym stopniu odciąży. Także kochani, podkręcamy tempo, będziemy mieli po prostu większe moce przerobowe, dzięki czemu będziecie mogli oglądać na naszych kanałach więcej różnych materiałów różnorodnych, bo Łukasz też będzie nas wspierał czasami na wideo, będzie też Wam opowiadał o niektórych rzeczach. Rozszerzymy trochę na pewno tematykę, bo Łukasz jest wielkim specjalistą w kwestii audio, sam gra na gitarze. And I feel time to waste and go. Ale już tak zupełnie serio, to z tym rozszerzeniem tematyki dajcie nam znać w komentarzach, bo oprócz tego, że zajmuję się tymi technologiami, którymi zajmują się też chłopacy, mam też szersze zainteresowanie, więc dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Czy więcej audio, czy może coś o samochodach, czy może coś o kwestiach bardziej profesjonalnych, a może wolelibyście zobaczyć takie bardziej poważne eseje wideo. Tutaj też mały teaser, będziemy mieli dla Was coś naprawdę fajnego na start. Ale dajcie znać, czego chcecie zobaczyć więcej, no i postaramy się dowieść. Łukasz też jest znanym bardzo fanem samochodów elektrycznych, lubi nimi jeździć po Polsce, zwłaszcza w długich trasach. Uwielbiam je ładować. No i jako, że te moce przerobowe nam się zwiększają, a my nie zwalniamy tempa, to od razu zapowiadamy Wam nasz nowy projekt, którym jest podcast. No i właśnie myśleliśmy, jako że jest nas trzech, to będzie trzech typów podcast. No dobra, więc taka nazwa odpada, więc będzie po prostu podcast o technologii. Słuchacie podcastu
O technologii. Od jakiegoś czasu na YouTubie prowadzimy kanał o technologii, jednak szukaliśmy miejsca, gdzie bardziej swobodnie będziemy mogli mówić na tematy, które nas interesują. Będziemy tu gadać dużo głupot na różne tematy, ale najważniejszym tematem będzie technologia, a konkretnie technologiczne newsy. Bo mamy naprawdę dużo tematów, które nie trafiają na YouTuba, a które są istotne i które chcielibyśmy gdzieś poruszyć i będziemy o nich mówić właśnie w tym podcaście. I ten podcast będzie takim miejscem, w którym będziemy mogli poszerzyć naszą tematykę, no bo niektóre rzeczy nie mieszczą się na filmach, o niektórych rzeczach nie mamy gdzie wspomnieć, a tak będziemy mogli sobie po prostu pogadać o tych technologiach, będziemy mogli też troszeczkę więcej treści newsowych Wam przedstawiać, no bo jednak w świecie technologii bardzo dużo się dzieje, a kondycja mediów technologicznych w Polsce jest taka, że możecie się o tym albo nie dowiedzieć, albo dowiedzieć się w sposób, który jest delikatnie rzecz biorąc niestrawny. Zostawiamy na podcast, bo to jest taka też luźniejsza forma, nie będziemy tam się martwić absolutnie niczym, tym, że YouTube nam zdejmie jakiś film, bo powiemy jakieś jedno słowo za dużo i tak dalej, więc tam naprawdę będzie, no nie powiem, że po bandzie, ale na pewno na luzie. Także będą żarciki, heheszki, nowe technologie, no i newsy z tego świata nowych technologii. Podcast o technologii, zapamiętajcie tę nazwę niedługo w każdym szanującym się serwisie streamingowym. I radiu. I poza tym, że się tego nie ogląda, tylko się słucha, to powiem Wam, że nam właśnie zależy na regularności, ale nie chcemy za wszelką cenę na przykład robić odcinka co tydzień, że Wam mówimy co sobotę o 18 będzie odcinek. Nie, to tak nie działa, bo wiemy, że w tym świecie technologii czasami dzieje się w ciągu paru dni tak dużo, że to będzie musiał być bardzo długi odcinek, a czasami nie dzieje się nic i pojawia się pytanie, czy wtedy w ogóle warto coś takiego robić i nam się wydaje, że po prostu nie. Dobrze, także jak mówi staropolskie przysłowie, baba z wozu koniom lżej, czy jakoś tak, to Łukasz na wóz koniom łatwiej, coś takiego. Więc takich dwóch jak nas trzech to ani jednego nie ma. Zaczynamy nowy rozdział na tym kanale. Witamy Łukasza gromkimi brawami, mamy nadzieję, że się u nas sprawdzi. No i co? No i dajcie znać, co o tym myślicie. No dobra, i to było wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia. Taki odcinek ogłoszeniowy, chyba drugi dopiero na tym kanale. Pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzach, co sądzicie na temat Łukasza. Ja na przykład same złe rzeczy na jego temat sądzę. Poza tym łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli obejrzeliście ten odcinek do końca, to piszecie Łukasz, dasz radę. I my po pierwsze wiemy, że obejrzeliście ten odcinek do końca, a po drugie mamy troszeczkę większą wiarę w to, że Łukasz faktycznie da radę. Także widzimy się w kolejnych materiałach na kanale o technologii. Cześć. Cześć. Cześć.